Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku między innymi. Ryanair szantażuje rząd Niemiec. Chińskie samoloty już za tydzień zaczną obsługiwać pasażerów. Przyczyny katastrofy prezydenta Iranu. Zapraszam do oglądania. Rząd Niemiec podniósł w maju podatek lotniczy, co spowodowało reakcję Ryanaira, który domaga się jego zniesienia. A jak donosi portal Spiegel.de, jeśli Berlin nie wycofa się z tej decyzji, linia lotnicza grozi zmniejszeniem liczby lotów w Niemczech o 10%. Oznaczałoby to redukcję 1,5 miliona miejsc w samolotach. W zamian Ryanair planuje zwiększyć swoją obecność na rynkach o niższych kosztach operacyjnych. Oprócz zniesienia podatku, Ryanair wzywa do obniżenia opłat związanych z bezpieczeństwem lotów oraz odstąpienia od planowanych podwyżek opłat za kontrolę bezpieczeństwa pasażerów. Linia lotnicza twierdzi, że wysokie koszty są głównym powodem powolnej odbudowy rynku lotniczego w Niemczech. Niemieccy pasażerowie płacą obecnie najwyższe ceny za bilety w Europie, co potwierdzają dane Federalnego Urzędu Statystycznego. Podwyżki podatków są częścią działań rządu, mających na celu zmniejszenie dziury budżetowej, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Warto dodać, że Ryanair niedawno ogłosił redukcję liczby tras z lotniska w Modlinie na sezon zimowy, co tłumaczy brakiem porozumienia w sprawie obniżenia opłat lotniskowych przez zarządcę lotniska. Już niedługo ogromne inwestycje lotnicze powstaną na Bliskim Wschodzie. King Salman International Airport Development Company ogłosiła 4 strategiczne partnerstwa, które mają wesprzeć rozwój portu lotniczego w Riyadzie i przekształcić go w mega hub transportowy i turystyczny. Projekt wpisuje się w plany rozwoju Arabii Saudyjskiej, a także ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego w regionie. Nowe terminale udoskonalenia przestrzeni powietrznej oraz efektywność operacyjna mają sprawić, że lotnisko z 6 pasami startowymi stanie się wzorem dla przyszłych inwestycji lotniskowych na całym świecie. Firma ta, finansowana przez Saudyjski Fundusz Inwestycyjny, odpowiada za rozwój nowego lotniska King Salman International Airport. Lotnisko ma stać się centralnym punktem turystycznym tego kraju. Aby przyspieszyć kolejny etap rozwoju, firma współpracuje z 4 światowej klasy firmami, specjalizującymi się w projektowaniu i inżynierii. Głównym celem jest ukończenie lotniska do 2030 roku, co ma na celu wzmocnienie pozycji Arabii Saudyjskiej jako kluczowego węzła transportowego. W międzyczasie niedaleko Riyadu, Dubaj również inwestuje w rozwój swojego drugiego portu lotniczego, Al Maktoum International Airport. Po ukończeniu wartego 35 miliardów dolarów projektu ekspansji, lotnisko ma być największym na świecie, oferującym ponad 400 bramek dla samolotów. Już za tydzień 28 sierpnia Commercial Aircraft Corporation of China, w skrócie COMAC, dostarczy swoje pierwsze samoloty C919 liniom lotniczym China Southern Airlines oraz Air China. Po China Eastern Airlines będzie to drugi i trzeci klient na ten nowy samolot. To wydarzenie ma duże znaczenie nie tylko dla COMAC i tych dwóch przewoźników, ale także dla całej chińskiej branży lotniczej. Ceremonia przekazania odbędzie się w zakładzie produkcyjnym COMAC w Pudong, obok międzynarodowego lotniska w Szanghaju. Oczekuje się, że wezmą w niej udział wysokiej rangi przedstawiciele COMAC, Air China, China Southern oraz chińskiej administracji lotnictwa cywilnego. Warto dodać, że 3 oraz 9 sierpnia samoloty C919 obu linii pomyślnie wykonały swoje pierwsze loty testowe. Air China poinformowała wcześniej, że ich C919 będzie miał konfigurację dwuklasową ze 158 miejscami, w tym z 8 miejscami w klasie biznes i 150 w klasie ekonomicznej. Z kolei samolot China Southern będzie oferował układ trzyklasowy ze 164 miejscami, obejmującymi klasę biznes, premium ekonomii oraz ekonomiczną. Natomiast złe wieści w Ameryce. Boeing 787 może mieć kolejną wadę związaną z fotelami pilotów, co skłoniło Federalną Administrację Lotnictwa
do wydania nakazu inspekcji tych elementów we wszystkich Dreamlinerach. Problem dotyczy potencjalnego przypadkowego naciśnięcia przełącznika, odpowiedzialnego za regulację fotela, co może spowodować niezamierzoną zmianę wysokości przelotowej. W marcu bieżącego roku podczas lotu LATAM Airlines na tracie Sydney-Auckland doszło do incydentu, gdy jeden z pilotów przypadkowo nacisnął przełącznik, co spowodowało nagłe przesunięcie fotela do przodu. W efekcie Boeing 787 nagle zaczął zniżanie, powodując poważne obrażenia u ponad 50 pasażerów, a jeden z nich trafił do szpitala w stanie krytycznym. Śledztwo wykazało, że incydent nie miał związku z warunkami pogodowymi, a przyczyną była niewłaściwa pozycja fotela na wysokości 41 tysięcy stóp. Raport wskazuje także, że podobny błąd popełniła stewardesa podczas podawania posiłku pilotom, co mogło doprowadzić do kolejnej nagłej zmiany wysokości. Boeing natychmiast wydał zalecenia operatorom 787, by sprawdzili przełączniki w kokpicie. FAA zareagowała ostrzej, nakazując inspekcję foteli w ciągu 30 dni. Pomimo tych problemów, Dreamliner pozostaje jednym z najpopularniejszych samolotów szerokokadłubowych świata, z 1108 aktywnymi maszynami pod koniec ubiegłego miesiąca. Majowa katastrofa śmigłowca, na pokładzie którego znajdował się prezydent Iranu Ebrahim Raisi, nie była wynikiem działania obcych służb, jak ustalił irański wywiad. Dochodzenie wykazało, że przyczyną wypadku były złe warunki atmosferyczne oraz przeciążenie maszyny. 19 maja śmigłowiec, którym podróżował prezydent Raisi oraz inni wysocy urzędnicy, w tym minister spraw zagranicznych, rozbił się w prowincji Azerbejdżan Wschodni. Delegacja wracała z otwarcia zapory na rzece Araks, gdy w gęstej mgle w górzystym regionie doszło do tragedii. Z powodu trudnych warunków pogodowych ekipy ratunkowe nie mogły szybko dotrzeć na miejsce katastrofy, w wyniku której zginęło 8 osób. W środę irańska agencja Fars, powołując się na źródła wywiadowcze, poinformowała, że wypadek nie był wynikiem sabotażu ani integracji zewnętrznych sił. Śledztwo trwało ponad 3 miesiące i obejmowało dokładne sprawdzenie około 30 tysięcy osób. Wykluczono także zakłócenia w pracy elektroniki śmigłowca oraz obecność substancji chemicznych na pokładzie. Natomiast przyczyną wypadku była późna pora startu, pogorszenie pogody oraz zbyt duża liczba osób na pokładzie. Zderzenie z górą nastąpiło w wyniku ograniczonej widoczności i niewystarczającej mocy maszyny. Po śmierci Raisiego obowiązki prezydenta objął tymczasowo wiceprezydent, który ogłosił wybory, zakończone zwycięstwem reformatora Masuda Pezeszkiana. Ukraiński wywiad poinformował o udanym ataku na rosyjską bazę wojskową, gdzie stacjonują MiG-31K, jedne z najgroźniejszych samolotów w arsenale Kremla. Za każdym razem, gdy te maszyny startują w Ukrainie, włączają się syreny alarmowe, a ich zniszczenie jest znaczącym sukcesem. W ostatnich dniach ukraińska służba wywiadowcza przeprowadziła kilka operacji z wykorzystaniem dronów kamikadze, które uderzyły na cele na terenie Rosji, w tym na lotnisko Savas Lejka, położone ponad 500 km od Ukrainy. Atak miał miejsce 14 sierpnia, a kolejne dwa dni później. Choć skutki pierwszego uderzenia są niejasne, szef ukraińskiego wywiadu potwierdził, że zniszczono jeden MiG-31K oraz dwa samoloty transportowe IU-76. Ukraińskie media dodają, że w tym samym ataku uszkodzono 5 kolejnych MiGów. Jeśli rzeczywiście Ukraińcom udało się uszkodzić lub zniszczyć 6 MiGów-31K, oznaczałoby to utratę aż 25% floty tych samolotów, ponieważ Rosja posiada ich zaledwie 24. Maszyny te zmodernizowane do obsługi pocisków Kinżał są jednym z najważniejszych w arsenale Kremla, latając z prędkością 3000 km na godzinę. W związku z tym Ukraina może kontynuować uderzenia na bazę, gdzie są one stacjonowane. A w dzisiejszym odcinku Lotniczych Wiadomości to już tyle. Jeśli seria Ci się podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty.